Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Zwróć uwagę, jak należy mieć ustawiony łokieć, aby wszystko działo się jak należy. Primo, łokieć zgina się przed nami, czyli chce prawie dotknąć dłonią klatki, a nie podrapać się po karku. Bo jak się drapie po karku, to z przedramienia robię zjeżdżalnię. No i nie dziwne, że spada. Góra-dół, bez ruchów okrężnych, taki ban z łokciem. Z początku może być trudno utrzymać go w prawidłowej pozycji, dlatego proponujemy, aby co jakiś czas prostować ramię i z powrotem je zamykać. Jeżeli czujesz, że tracisz rytm, najprostszym sposobem, aby go odzyskać, jest podskok albo dwa. Hula dostanie wtedy większej siły od środkowej, dzięki czemu przyspieszy i wyrówna swój obrót. Jest całkiem sporo możliwości, jeżeli chodzi o dotarcie z hula na łokieć. Po pierwsze, połóż kółko kawałek nad łokciem, czyli na bicepsie. Tak, właśnie tam. Teraz istotne jest, czy chcesz kręcić do tyłu, czy do przodu. Przypadek pierwszy. Mam nieodpartą chęć kręcić do tyłu. Otwartą dłonią przytrzymaj hula od tyłu, w ten sposób. Teraz popchnij je, ale nie jakoś specjalnie mocno i jednocześnie podnieś ramię pod kątem prostym w stosunku do Twojego ciała. A teraz najprostsza część, czyli przypatrz się, kiedy pojawia się przed Tobą dziura i zamknij rękę przed sobą. Jeżeli nie leży Ci to trzymanie od tyłu, możesz spróbować chwycić hula od góry w palce i bujnąć je do tyłu. Trzeba tylko pilnować, żeby kółko nie odkleiło się od ciała. Bardzo łatwo jest tutaj zarzucić je do tyłu, w czego wyniku odbija nam się o ramię, zamiast gładko się na nim zakręcić. Tym razem ręka od początku ustawiona jest pod kątem 90 stopni, a dłoń opiera się od góry hula lekko z przodu. I ponownie. Lekko popychasz, hula się kręci, jest dziura, zamykasz rękę przez przód. Kierunek nie jest tu istotny, zwracaj tylko uwagę, czy hula się nie chybocze. Tu wszystko musi odbywać się prosto. Następnie przykładasz rękę do łokcia i w momencie, kiedy hula złapie kontakt z łokciem, uciekasz dłonią. Metoda, która wymaga chyba najwięcej zgrania ruchowego, czyli kręcisz na dłoni, wypatrujesz dziury i w ostatniej chwili wkładasz łokieć do środka. Czemu w ostatniej chwili? Ponieważ dzieje się tutaj sytuacja, kiedy dosłownie kładziemy ręką hula na łokieć, czyli jest na dwóch miejscach ciała jednocześnie. A jak już wiemy, hula kręci się wyłącznie na jednej osi. Dlatego kiedy tylko poczujesz kontakt hula-łokieć, uciekaj z ręką. Uff, tyle gadania, a taki krótki moment. Oba kierunki wypróbowane? Świetnie, to przechodzimy dalej.